Trener Warty Dawid Szulczek, panie trenerze, mam wrażenie, że takie mecze z drużyną, z którą zagracie w pierwszej kolejce, są specyficzne, bo tak pewnie chciałby pan jak najwięcej sprawdzić, ale za dużo nie pokazać, bo wszyscy się przecież przygotowujecie pod ten pierwszy mecz. No, tylko że my w pierwszym meczu też będziemy inną drużyną, bo jeszcze dojdą transfery, więc na pewno nie będzie sytuacji, że Kopczyński, Kupczak, na 99% nie będzie sytuacji, że Kopczyński, Kupczak będą grali jako stoperzy, więc dzisiaj wyszliśmy tak naprawdę jednym stoperem na pogoń. No bo też musiałem tak zrobić, żeby w drugiej połowie, jak już gra sama młodzież, żebyśmy nie mieli sytuacji, w której po prostu grają sami młodzi w obronie, no bo mógłby się to źle skończyć i morale by upadły, gdyby Pogoń strzeliła 2-3 bramki. I w sumie wyszło ok, natomiast no niestety w pierwszej połowie, jak nie mieliśmy nominalnych stoperów, to widać było, że Kamil Grosicki z Kutrisem, szczególnie tu na tej stronie, no i po drugiej stronie, jeśli chodzi o zamknięcie, ten pierwszy skład Pogoni, widać było, że potrafi zrobić trochę szumu, aczkolwiek jestem zadowolony z tego, ile my też razy byliśmy w polkarnym Pogoni, bo naprawdę w kilku sytuacjach powinniśmy zdobyć bramkę. No po prostu Pogoń ma bardzo dużą jakość, jeśli chodzi o pierwszą jedenastkę. Ta druga jedenastka zagrała już na naszą młodzież i bardzo jestem zbudowany postawą młodzieży. Zrobili ogromny postęp, jak pamiętam jeszcze w lutym wpuściliśmy ich na dwa mecze z Wartą Sieradz i z Olimpią Elbląg. To się skończyło 0-4 z drużynami z drugiej, trzeciej ligi, czy 1-4 jakiś mecz, a tutaj z Farulem naprawdę pozytywnie, dzisiaj pozytywnie, więc oby tak dalej. Może niektórzy z nich dostaną szansę też z Krakowem. No właśnie, panie trenerze, bo do tego też chciałbym nawiązać a propos tego, że czy z Farulem, czy w tym dzisiejszym meczu w drugiej połowie w zasadzie sama Akademia Warty Poznań z nielicznymi wyjątkami, jak Adrian Lis w bramce wychodzi. I to nie jest tak, że widać jakąś dramatyczną różnicę poziomów. Te połowę z Farulem wygrywacie. Tutaj tylko 0-1, jakby nie było z Pucharowiczem. No to jest takie trochę budujące, że ci młodzi gdzieś tam mogą powoli już coraz odważniej nie wchodzić. Na pewno jest ogromna determinacja i bardzo dużo pracujemy z nimi nad grą w obronie, więc tą grę w obronie realizują. No ale też trzeba wziąć pod uwagę, że nie bylibyśmy w stanie tak grać 90 minut samą młodzieżą. No i też trzeba spojrzeć na to, że no, dzisiaj Dante Stipica mógł iść na spacer z pieskiem, bo tak naprawdę miał piłkę chyba dwa razy w czasie całej połowy, więc no, siłą rzeczy na pewno jest dużo pozytywów, jeśli chodzi o tą grę w obronie, takie poświęcenie, zaangażowanie, charakter, a na tym budujemy, na grze w obronie, na zaangażowaniu. No ale trzeba jeszcze do tego dokładać te rzeczy z piłką. Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, co robi młodzież i też widzę, że idziemy w dobrą stronę, jeśli chodzi o naszą drużynę. Potrzebujemy 3 transferów do linii obrony i będzie ok. Czy jednym z tych transferów może być Andrzej Wisno? Bo nie ukrywam, że kiedy opublikowaliście nazwisko zawodnika, którego testujecie i kiedy sobie sprawdziliśmy jego piłkarski CV, no to robi duże wrażenie. Jasne, że on przez 2 lata to w zasadzie nie grał w piłkę, natomiast zastanawiam się, na ile to jest realne, że ten zawodnik może Wartę zasilić. No myślę, że będę mógł więcej coś powiedzieć za jakieś 8-10 dni, jak już będzie ten ostatni sparring na obozie, bo Andrzej zostanie z nami do końca. Trenował indywidualnie przez 2 lata, tak naprawdę nie miał treningu drużynowego, miał no bardzo poważne, może nie zabiegi, ale rekonwalescencję, bo tam pewnie w internecie też już wyczytaliście, że został napadnięty i no niestety, ale musiał się leczyć bardzo długo. No i jest świadomy tego, że ta odbudowa potrwa, no to nie będzie zawodnik, który będzie gotowy na grę w lipcu czy sierpniu, tylko jeżeli on pokaże, że ma odpowiednią jakość i pokaże, że on jest w stanie motorycznie się napędzać do odpowiedniej prędkości, to wtedy pewnie będziemy też rozmawiać z nim i zaoferujemy mu pomoc, taką jak oferujemy też innym zawodnikom, chociażby wcześniej Miłoszowi Szczepańskiemu, teraz w Kostewiczowi. Uważam, że tacy zawodnicy też w przyszłości mogą się spłacić. Nie chcę być złośliwy, że wszedł w meczu z Pogonią i zrobił karnego, natomiast pan pewnie fachowym okiem jest w stanie ocenić nawet na podstawie tych 2 treningów, czy tego, jak pan go zobaczył już w meczu, czy widać taką jakość, bo jasne, że motorycznie pewnie jeszcze trochę potrzebuje, jeszcze musiałby gdzieś nad fizyką popracować, natomiast zastanawiam się, czy tak jakby ze szkoleniowego punktu widzenia widać u niego, że gość trochę w poważną piłkę pograł. No gra na skrajnym stoperze, więc często tą piłkę przy nodze ma i jak ma piłkę przy nodze, to gra jakby był stopu ekstraklasy. Po prostu te podania są celne, na nogę kierunkową, ta piłka nie skacze i widać, że jest ulepiony z takiej trochę lepszej gliny i że grał na bardzo wysokim poziomie. Natomiast jeszcze dochodzą te cechy właśnie zwrotnościowe, takie wydolnościowe. Myślę, że dajmy mu trochę czasu, zobaczymy jak będzie na takim zmęczeniu też pokazywał jakość. No i ocenimy to wszystko za parę dni. Na pewno ciekawe nazwisko.
A nad jakimi pozycjami jeszcze będzie pan się pochylał, żeby je wzmocnić? Bo no, nie ukrywajmy, jest kilka takich, które gdzieś tam wymagają takiego pilnego wzmocnienia. Stoperzy i prawe wahadło. Jak podpiszemy dwóch stoperów i prawe wahadło, to jestem przekonany, że warte będzie stać na to, żeby notować dobre wyniki w Ekstraklasie, żeby się utrzymać. Wiemy, mamy tego świadomość, że ten początek może być ciężki, no bo jest nas po prostu mało. To też nie jest tak, że jak dojdzie zawodnik, to w ciągu tygodnia my wszystko po prostu połapiemy i to zacznie jakoś super hulać, ale no, sezon to 34 mecze, nie 3-4 początkowe, więc wierzę mocno w to, że uda nam się to wszystko dobrze załatwić, że przyjdzie dwóch stoperów, prawe wahadło i że po prostu to wszystko dobrze się skończy, bo czy dobrze ruszy, to nie wiem. No właśnie, pamięta pan początek poprzedniego sezonu, wówczas była bardzo podobna sytuacja, też musieliście trochę poczekać na te wzmocnienia i to rzutowało na te pierwsze 2-3 mecze. No pamiętam, więc jestem już zahartowany, jak takie coś się będzie działo, to będę wiedział, co robiłem w przeszłości i jestem o to bardziej doświadczony. To jeszcze tylko na koniec zapytam o jedno nazwisko, Dario Witzinger. On widać, że faktycznie ma szansę rywalizować ze zdrowym Adamem Zrelakiem? No, myślę, że ciężko powiedzieć, żeby ktoś rywalizował w mojej drużynie z Adamem Zrelakiem, bo nie wiem, co Adam Zrelak musiałby zrobić na minus, żebym go nie wystawiał. Po prostu Dario walczy o to, żeby z Adamem Zrelakiem grać obok, a jak Adam Zrelak będzie miał kontuzję, to Dario zagra za niego i sobie poradzi, bo widzę, że jest to naprawdę zawodnik, który w Ekstraklasie jest w stanie dobrze funkcjonować. W sobotę dwa sparingi, rozumiem, że pewnie też będzie podział taki, że w jednym zagracie trochę mocniejszym składem, a w drugim więcej szans dostaną ci młodzi. No właśnie zaczynam się nad tym zastanawiać, bo młodzi zagrali połówkę z Farulem, połówkę z Pogonią, mają bilans bramkowy 1-1 i przechodzi mi przez myśl coś takiego, żeby dać im szansę z Krakowią, więc będziemy to jeszcze ze sztabem analizować.